Cześć, dziś o suszonych grzybach. Niektóre leśne grzyby jadalne można wysuszyć, dzięki czemu przez długotrwały okres zachowują swoje walory smakowe. Dzięki tej tradycyjnej metodzie utrwalania żywności można sięgać po nie niezależnie od pory roku. Grzyby możemy suszyć w specjalnej elektrycznej suszarce do grzybów i owoców. Można je suszyć też nawleczone na sznurek i ułożone na kaloryferze, nad kuchnią, nad piecem lub na wolnym powietrzu lub w uchylonym piekarniku nagrzanym do 50 stopni Celsjusza na blaszce wyłożonej papierem. Przed ususzeniem nie powinniśmy myć grzybów, gdyż nasiąknięcie wodą wydłuży proces suszenia. Prawidłowo ususzone będą elastyczne, takie, które można złamać po mocniejszym ucisku i nie będą się kruszyć. Suszone grzyby przechowujemy w szczelnie zamkniętym pojemniku, co uchroni je przed wchłanianiem wilgoci i obcych zapachów oraz przed molami. Warto włożyć liść laurowy do pojemnika. Następnie umieszczamy je w ciemnym i w miarę chłodnym miejscu. Najpopularniejsze suszone grzyby to borowik szlachetny, maślak, zwyczajny, sitarz, ziarnisty czy pstry, pieczarka szlachetna, opieńki, koźlarz, grabowy, czerwony czy babka, podgrzybek, brunatny, złotawy czy zajączek. Wybierając grzyby suszone, zwracajmy uwagę na atesty umieszczone na etykiecie produktu, gwarantujące pochodzenie z ekologicznego, naturalnego środowiska. Z suszonych grzybów można zrobić bardzo wiele smacznych potraw. Dają one wiele możliwości kulinarnych, są głównie dodatkiem smakowym ze względu na silny aromat. Wśród dań i potraw, do których możemy wykorzystać grzyby, można wymienić zupy, takie grzybowa, żurek, barszcz czerwony, kapuśniak czy krupnik, sosy grzybowe, myśliwskie, pierogi czy krokiety, łóżka na Wigilię. Grzyby można dodać do risotto, do gulaszu. Można je dodawać również wraz z mięsem pieczonym czy duszonym, do zapiekanek, tostów, pasztecików, pasztetu, również do spaghetti, bigosu, gołąbków, także do tarty, do kiszonek ziemniaczanych, placków i naleśników, a także do ciasta francuskiego. Przed użyciem suszonych grzybów należy je przepłukać, zaś potem namoczyć w wodzie na kilkadziesiąt minut lub całą noc. Następnie grzyby można dusić, zapiec lub usmażyć. Wody po ich namoczeniu nie powinniśmy wylewać, ponieważ można ją wykorzystać do zupy lub sosu. Innym sposobem przygotowania suszonych grzybów jest namoczenie ich w mleku przez kilka godzin, a następnie ugotowanie grzybów w tymże mleku i przecedzenie. Mleko możemy użyć do przyrządzenia sosu lub zupy. Suszone grzyby mają wiele zastosowań kulinarnych, dlatego warto je suszyć, aby móc stworzyć smaczne potrawy. Warto także poznać ich wartość odżywczą, abyśmy wiedzieli, co jemy. I z tego miejsca zapraszam do poprzedniego filmiku. Pozdrawiam i cześć!